Dorota Szelgowska i Adam Sztaba wzięli rozwód, zmienili stosunek prezenterki do Wiary, czułam niesmak. Dorota Szelgowska to jedna z najpopularniejszych polskich projektantek wnętrz, która od 2014 roku prowadzi w TVN-ie programy o tematyce wnętrzarskiej, m.in. Dorota Wasłużadzi, Totalne remonty Szelgowskiej oraz Domowe rewolucje. Szelgowska stawała na ślubnym kobiercu 3 razy. Jej pierwszym mężem był Paweł Hartlieb, którego poślubiła, gdy miała 20 lat. Owocem ich związku jest syn, Antoni, 22 litry. Kropka. W 2013 roku, po 11 latach związku, prezenterka wyszła za mąż Adama Sztabę. Ich miłość nie przetrwała jednak próby czasu. 2 lata po ślubie doszło do tak zwanego rozwodu kościelnego, czyli stwierdzenia nieważności małżeństwa. W 2017 roku Szelgowska poślubiła Michała Wawro, z którym doczekała się córki Wandy, 5 litrów. Ostatnie małżeństwo projektantki również zakończyło się rozwodem w 2021 roku. Dorota Szelgowska deklaruje się jako osoba wierząca. Gwiazda odeszła jednak od kościoła. W najnowszym felietonie w Wysokich Obcasach zdradziła, że powodem zmiany stosunku do Wiary było m.in. unieważnienie małżeństwa ze Sztaba. Szelgowska wyraziła również swoje opinie na temat osób wierzących niepraktykujących. Zarzuciła im hipokryzję.